0-2 z Górnikiem Łęczna w pierwszym sparingu, ale w zasadzie dzisiaj nie o wyniku, a o pogodzie można powiedzieć, bo minus 12 stopni na boisku, no i te warunki nie pozwalały chyba zagrać tak jak lubicie, czyli gdzieś tam klepką po ziemi tą piłkę. No na pewno warunki nam nie pomagały, ale traktowaliśmy to bardziej jako jednostkę treningową. Wiadomo, każdy mecz chcemy wygrać, ale dzisiaj to się nie udało niestety. Górnik Łęczna to dla nich był już czwarty sparing w tym okresie przygotowawczym i widać było, że byli bardziej zgrani i trochę w pewnych momentach no, nawet was przycisnęli na waszym porykaniu. No tak, w pierwszej połowie na pewno mieli jakąś tam przewagę, więc i tą piłką udawało im się grać. Myśmy coś próbowali stworzyć jakieś sytuacje do przodu, ale ta piłka zbyt szybko do nas wracała. Jednak mieliśmy tam jakieś dwie sytuacje bramkowe. A przy tej pierwszej bramce, kiedy to Przemysław Pitry strzelił samobójczą bramkę, no to dośrodkowanie, gdzieś tam jakieś zamieszanie było i nie dogadaliście się, kto kogo, czy ta piłka była tak mocno zagrana, że po prostu nie dało rady pokryć zawodników, którzy gdzieś tam zagrażali? Ciężka piłka dosyć szła, także myślę, że jak Przemysław by tej piłki nie robił, to Łukasz by to obronił, a niestety jakoś nie dogadali się, niestety takie bramki też biegały. Przychodzi okres przygotowawczy, przychodzą takie minusowe temperatury, to chyba wam nie pomaga w przygotowaniu. No na pewno nie, bo nie jest Turcja, no ale widzę też z takimi warunkami możemy się na początku marca zmierzyć, także dobra aklimatyzacja będzie. No właśnie, może to być atut taki, że w zasadzie jak przyjdzie marzec, dalej będą takie temperatury, to wy będziecie przyzwyczajeni. No jeszcze tej zimy nie było, także dopiero nas zaatakowała. Zobaczymy jak długo będzie trzymać, będziemy się hartować. Dziękuję.